Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Zajkowski i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiaj wykład w temacie astrobiologii i prionów. Wykład rozpocznę od przedstawienia, czym jest astrobiologia, po czym przejdę do tego, w jaki sposób moje badania doprowadziły mnie do zaangażowania się w rozwój tej dziedziny, a ponieważ moje badania dotyczą prionów i ameloidów, to poświęcę część wykładu opisując, co oznaczają te terminy. Następnie omówię moje własne wyniki i opowiem też o tym, jakie badania planuję w przyszłości i czym jeszcze zajmuję się w laboratorium NASA. Na koniec opowiem, jakie są możliwości zaangażowania się w astrobiologię w Polsce. Astrobiologia jest dziedziną nauki jednoczącą wiele dyscyplin zajmujących się zagadnieniami związanymi z powstaniem, ewolucją, rozprzestrzenieniem i przyszłością życia we wszechświecie. Astrobiologia próbuje odpowiadać na chyba najbardziej podstawowe pytania, jakie dręczą ludzkość od zarania dziejów. Skąd się wzięliśmy? Dokąd zmierzamy? No i oczywiście, czy jesteśmy sami we wszechświecie? Wszystkie te pytania jak dotąd pozostają bez naukowego wyjaśnienia. Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące naszego miejsca we wszechświecie, wymagana jest współpraca specjalistów z bardzo wielu dziedzin. I tak na przykład dzięki astrochemikom wiemy, że wszechświat jest pełen związków organicznych, czyli związków węgla. Wydaje się więc, że wszechświat powinien tętnić życiem. Tylko gdzie mamy go szukać? Dzięki astronomom, astrofizykom, a nawet kosmologom dowiadujemy się, jak powstają galaktyki czy układy planetarne, i przy okazji dowiadujemy się, czy nasza planeta jest wyjątkowa, czy może podobne warunki mogą panować również na innych planetach. Dzięki planetologom dowiadujemy się, jak wyglądała ewolucja naszej planety, jakie warunki panowały na Ziemi, gdy rodziło się na niej życie. Możemy ekstrapolować te informacje na potrzeby poszukiwania życia na innych planetach czy księżycach. Dzięki geologom poznajemy skład chemiczny wczesnych oceanów oraz jakie źródła energii były dostępne. Jednocześnie dzięki pracy biologów dowiadujemy się, jakie są graniczne warunki występowania życia. Ci rekordziści nazywani są ekstremofilami. Z kolei chemicy prebiotyczni poszukują reakcji, dzięki którym z prostych komponentów dostępnych na wczesnej Ziemi mogły powstać na przykład nukleotydy, aminokwasy czy cząsteczki tłuszczu. Te kluczowe dla rozwoju życia. I w ostatnim czasie bardzo pomagają w tej dziedzinie algorytmy sztucznej inteligencji, czy tak zwane uczenie maszynowe. I dobrym przykładem takiej pracy jest niedawno opublikowana przez Agnieszkę Wołos praca w czasopiśmie Science. Z kolei biologowie molekularni i chemicy szukają również, w jaki sposób małe związki chemiczne budują struktury wyższego rzędu. No, czyli pierwsze kwasy nukleinowe czy peptydy, budulce, małe białka. Z kolei cytobiologowie czy genetycy pytają, jakie procesy, takie jak polimeryzacja, umożliwiły budowę pierwszych struktur komórkowych. Jak doszło do powstania kodu genetycznego, czyli tak naprawdę jak doszło do powiązania informacji w polimerze informacyjnym DNA z sekwencją aminokwasową w białku. Filogenetyka molekularna i biologia strukturalna tworzą z kolei narzędzia, dzięki którym możemy wnioskować na temat procesów molekularnych, które miały miejsce niemal 4 miliardy lat temu. Metoda, która zyskuje popularność w tej dziedzinie, jest wskrzeszanie białek, czyli na podstawie rekonstrukcji genów przodków jesteśmy w stanie odtworzyć, jak wyglądało dane białko nawet miliony lat temu, po czym umieścić je w współczesnym organizmie i zobaczyć, czy funkcjonuje, na czym, jak polega różnica w funkcjonowaniu tego białka w porównaniu z wariantem współczesnym. Ta technika nazywa się Ancestral Gene Reconstruction. Z kolei biologia strukturalna daje nam tę unikalną możliwość, unikalny wgląd w historię białek. Doskonałym przykładem jest tutaj ribosom. Ribosom jest niesamowitym białkiem odpowiedzialnym za produkcję wszystkich istniejących na Ziemi białek.
I rybosom ewoluował na zasadzie akrecji, to znaczy jest to taki termin, który jest między innymi związany z badaniem czarnych dziur, ale de facto oznacza tyle, że w centrum rybosomu znajduje się jakaś jego stała część, która akurat w tym wypadku zbudowana jest z RNA, a w dalszej części ewolucji on został obudowany białkami, czyli nieco jakby jak drzewo wzrastające odkłada kolejne słoje, tak my badając strukturę rybosomu możemy dowiedzieć się czegoś o jego historii. Czyli rybosom rośnie, zachowując w swojej strukturze swoją własną historię. Istnieje również cała społeczność zajmująca się próbami odtworzenia różnych elementów komórki w laboratorium. Po to, żeby kiedyś zbudować taką komórkę samemu, na zasadzie, jeśli coś rozumiem, to potrafię to zbudować, lub jeśli czegoś nie rozumiem, to nie potrafię. I właśnie to przedstawiciele tej społeczności, czy to przedsięwzięcie nazywane Build a Cell, jest taką częścią biologii syntetycznej. To biologia taka sztuczna, syntetyczna, na którą w pełni panujemy, takie sztuczne komórki byłyby też doskonałą platformą technologiczną do produkcji, czy też bardzo dobrym narzędziem w laboratorium do różnych badań. Większość tematów związanych z astrobiologią opiera się na założeniu, że życie to nic innego niż samopowtarzający się, samopodtrzymujący się chemiczna reakcja, która zdolna jest do ewolucji darwinowskiej. Tutaj jest zapisana w oryginale tak, jak stosuje ją NASA. Badamy jedyne życie, jakie znamy, ponieważ dopiero rozumiejąc życie na Ziemi, możemy zacząć zadawać pytania dotyczące możliwości występowania życia poza naszą planetą. I Mars jest tutaj dobrym przykładem porażki, niestety. A to dlatego, że 45 lat temu przeprowadzono na Marsie doświadczenie mające na celu wykrycie organizmów żywych. Ale zbyt mało wiedzieliśmy wtedy o powierzchni Marsa i okazało się, że występuje na powierzchni tej planety silnie reaktywny związek, który uczynił wyniki niemożliwymi do zinterpretowania. I teraz, po niemal pół wieku, wysyłamy na Marsa następną sondę, czyli łazik Perseverance, który niedawno wylądował, który celowo przystosowany został do poszukiwania śladów życia. A tutaj pokazuję kilka zdjęć, właśnie najnowszych zdjęć z czerwonej planety, na której znajduje się już cała rodzina łazików. I sceneria czerwonej planety zaczyna powoli przypominać filmy science fiction. Przy okazji polecam poszukać informacji o sekretnej wiadomości, jaką zakodowano na spadochronie Perseverance. Łazik Perseverance jest niemal doskonały w swojej konstrukcji, ale z powodu ograniczeń masy nie może on przeprowadzić tak dokładnej analizy jak w laboratorium na Ziemi. Dlatego próbki pobrane przez łazika będą pozostawione w pojemnikach, które zostaną wysłane na Ziemię przez kolejne misje. Wspominając o Perseverance, muszę jeszcze wspomnieć o Ingenuity, czyli pierwszym obiekcie latającym poza naszą planetą. Latanie na czerwonej planecie, a wspominam o tym dlatego, że NASA Ames, w którym pracuję, miało niemały udział w budowie między innymi tego helikopterka. Tak więc latanie na czerwonej planecie wymaga pobicia kilku rekordów. Przede wszystkim na Marsie gęstość atmosfery jest 100 razy mniejsza, a przyciąganie grawitacyjne jest 3 razy słabsze. Oznacza to, że latanie na Marsie podobne jest do latania na wysokości 30 km, co jest dwukrotnie wyżej niż latają samoloty liniowe. A ziemskie helikoptery nie osiągnęły nawet połowy tej wysokości. Co ciekawe, Ingenuity nie jest jedynym pojazdem latającym budowanym przez NASA z przeznaczeniem do badań innych ciał niebieskich. Napędzany atomowo dron został zaakceptowanym projektem misji na Tytana, księżyc Saturna. I tam z kolei atmosfera na Tytanie jest bardzo gęsta, co ułatwia latanie. Ale astrobiologia to nie tylko poszukiwanie życia we wszechświecie. Są to również zagadnienia związane z obecnością ludzi
w przestrzeni kosmicznej. Dlatego astrobiologia rozszerza się również do takich dziedzin jak medycyna kosmiczna, architektura, a nawet prawo kosmiczne. Tutaj przedstawiam pełną listę działów astrobiologii, które opisujemy na naszej polskiej stronie poświęconej astrobiologii. I chciałem powiedzieć, że nie zostaje się astrobiologiem, ponieważ opanowało się wszystkie te dziedziny. A raczej astrobiolog jest to osoba, której motywacja do prowadzenia swoich indywidualnych badań naukowych znajduje się wśród tych wymienionych tutaj zagadnień. Wspomnę jeszcze, że istotnym zagadnieniem z punktu widzenia astrobiologii jest również ochrona planetarna. Czyli moim zdaniem, podobnie jak wielu moich kolegów, jeśli zależy nam na nauce, to w ogóle nie powinniśmy wysyłać ludzi na Marsa, ponieważ wiąże się z tym duże ryzyko zanieczyszczenia czerwonej planety ziemskimi mikroorganizmami, zaprzepaszczenia tym samym możliwości poznania życia innego niż to, które już znamy. Astrobiologia to również filozofia. Filozofia, która ona oferuje taką unikalną perspektywę, według której Ziemia jest statkiem kosmicznym, a my wszyscy zasiadamy u jej sterów. Ale żeby jak najdłużej udało nam się kierować tym statkiem, musimy współpracować to na skalę globalną. Tak więc studiując astrobiologię możemy uzyskać taki nowy punkt widzenia, zapewniający po pierwsze podziw dla przyrody, po drugie silne poczucie troski o tę małą planetę, jedyną jaką mamy. Na koniec tej części wykładu jeszcze kilka sentymentalnych zdjęć Ziemi widzianej z orbity, widzianej z Księżyca, z Marsa i z okolicy Saturna. No dobrze, wróćmy teraz na Ziemię, a dokładnie do Kalifornii, gdzie niedaleko San Francisco znajduje się Dolina Krzemowa, a w niej jednostka NASA Ames Research Center. Ames jest jednostką NASA, która najbardziej przypomina uniwersytet. To tutaj w zasadzie rodziła się astrobiologia. Tutaj powstały instrumenty do wspomnianej misji Viking. Ames pozostaje jednak bardzo silnie związany czy skoncentrowany na technologii. Stąd obecność na terenie kampusu największych na świecie tuneli aerodynamicznych, jak ten tutaj na środku, czy tych ciśnieniowych tuneli aerodynamicznych, w których testowano między innymi części do wahadłowców. Praca w Ames to prawdziwa przyjemność, a szczególnie dla takiego geeka jak ja. Daje mi to możliwość na przykład uczestniczenia w przygotowaniu próbek, które później wynoszone są na orbitę. Przykładem może być taka misja, którą niedawno żeśmy wysyłali, mająca na celu zbadanie heterologicznej ekspresji białek w warunkach mikrograwitacji na użytek biotechnologii. No i tutaj na przykład to niesamowite zdjęcie pokazuje, co w ogóle tu widać. To są gazy, które zostały uwolnione po rozdzieleniu się dwóch członów rakiety SpaceX, która wynosiła właśnie satelitę z naszym eksperymentem. I te gazy są podświetlone przez Słońce na tej wysokości, podczas gdy nad samym Los Angeles w tle zapada już zmierzch. I proszę spojrzeć, że widać nawet dwie części rakiety. Ta po prawej jest już w drodze z powrotem na Ziemię, żeby wylądować gdzieś na platformie na oceanie, gdzieś w połowie drogi między Los Angeles a San Francisco, a ta pierwsza podąża jeszcze na orbitę. A tutaj zdjęcie satelity wyniesionego właśnie w czasie tego lotu. No dobrze, ale jak właściwie trafiłem do NASA i co robiłem wcześniej, prawda? Czym zajmowałem się wcześniej, zanim trafiłem? Jestem biologiem i wcześniej specjalizowałem się w neurobiologii, a dokładnie zajmowałem się prionami. I to właśnie te zagadnienia pozwoliły mi połączyć, tak wydawałoby się, skrajnie różne dziedziny, jak neurobiologia i astrobiologia. Ale skoro wiemy już, czym jest astrobiologia, no to przejdźmy teraz do omówienia, czym są priony.
Opowiadając o prionach, najlepiej zacząć od choroby szalonych krów, ponieważ to przez nią termin zyskał tą niechlubną sławę. Otóż w latach 90. w Wielkiej Brytanii wybuchła epidemia choroby szalonych krów, choroby neurodegeneracyjnej. Epidemia ta była o tyle nietypowa, że w sposób swobodny przenosiła się między gatunkami, między innymi z krowy na ludzi. Wystarczyło zjeść zainfekowane mięso. I aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby, zabito 4 miliony krów. Epidemię udało się powstrzymać, ale w jej wyniku i tak zginęło 177 ludzi. Patomechanizm chorób prionowych jest bardzo nietypowy, a historia rozwiewania tajemnicy prionów sięga badań, które Daniel Gajdusek prowadził na plemionach kanibali w Papui Nowej Gwinei, czyli obiecanych w tytule kanibali. Na tym zdjęciu znajdują się kobiety i dzieci zarażone chorobą prionową, nazywaną kuru, od lokalnego słowa trząść się. Jest to jeden z objawów tej choroby. Osoby te utrzymują pozycję wyprostowaną, tylko stojąc, podpierając się kijem, które widoczne są na tym zdjęciu. Istnieje również powód, dla którego to kobiety i dzieci były najbardziej narażone na tę chorobę. A to dlatego, że to one spożywały mózgi zmarłych, podczas gdy mężczyźni dostawali mięso, które jest mniej infekcyjne. Dotychczas za badania nad prionami przyznano już dwie nagrody Nobla. Jedna za odkrycie zakaźnej choroby neurodegeneracyjnej, druga za zidentyfikowanie czynnika zakaźnego, czyli samego białka PRP. O tym białku będę jeszcze więcej mówił. Odkrycie to na długo wzbudziło kontrowersję, a to dlatego, że jest to jedyny znany czynnik infekcyjny pozbawiony kwasu nukleinowego, czyli DNA czy RNA, tak jak mają go wirusy, bakterie. Od ostatniej nagrody Nobla w dziedzinie prionów minęło już 24 lata, ale nasza wiedza w tym temacie znacznie postąpiła i mamy ją znacznie szerszą. Dlatego spodziewam się, że już niedługo ktoś znowu dostanie nagrodę Nobla za badania nad prionami. I jeśli chodzi o ten postęp, to przede wszystkim dzięki koncepcji prionów, odkrytej dzięki chorobom neurodegeneracyjnym, udało się wytłumaczyć bardzo dziwne wzorce dziedziczenia u drożdży, u których tych wzorców dziedziczenia nie dawało się wytłumaczyć klasyczną genetyką opartą o dziedziczenie mendlowskie. Dopiero odkrycie białkowego czynnika zdolnego do przekazywania informacji genetycznej, na przykład pod postacią choroby, czynnika, który wpływa na fenotyp, udało się wyjaśnić to zjawisko dziedziczenia u drożdży. I od tamtej pory rodzina prionów znacznie się poszerzyła. Ale proszę się nie bać. Najważniejsze w ostatnich odkryciach jest to, że priony mogą pełnić funkcje pozytywne. I tak na przykład u drożdży jest już znanych ponad 30 prionów i skupiają się wokół takich zagadnień jak transkrypcja, translacja czy regulacja metabolizmu, ale znane są również u myszy, u muszek, drozofilii, nawet u roślin, gdzie odpowiadają za kwitnienie. Ciekawa sprawa, jeśli chodzi o myszy i muszki owocowe, to białko CLPB, czy jego homolog, ORB2, gdy usunie im się zdolność do agregacji pod postacią prionu, to organizmy tracą możliwość tworzenia pamięci długoterminowej. Powiedziałem, jak odkryto i gdzie występują priony, ale nadal nie powiedziałem, czym tak naprawdę one są. Jak to często bywa z definicją, często one nie nadążają za odkryciami, dlatego zdefiniowanie prionu jest bardzo skomplikowane. Tutaj zapisałem jedną z użytecznych definicji, która z pewnością nie jest ostateczną. Mówi ona, że prion jest białkiem, które ulega przemianie pomiędzy różnymi stanami strukturalnymi i funkcjonalnymi, a jeden z tych stanów potrafi sam się stabilizować, podtrzymywać tę
zmienioną postać. Osobiście wydaje mi się, że prion jest czymś bardziej ogólnym. Jest raczej właściwością, a nie białkiem, które tę właściwość nabywa, ale w literaturze przyjęło się nazywać priony konkretnymi białkami, dlatego ja też będę się tego trzymał w ramach wykładu. Proszę spojrzeć na tę animację, która pokazuje właśnie przemianę konformacyjną w przypadku białka PRP, tego oryginalnej choroby krów i prionów w ogóle u ludzi. To białko zmienia swoją strukturę drugorzędową, to jest struktury tak zwanej beta, to ta po lewej stronie. Następnie oddziałując z innymi kopiami tego samego białka, wymusza ona podobną przemianę, jednocześnie łącząc się z innymi, buduje strukturę wyższego rzędu, która w tym wypadku jest włóknem, tak jak przedstawiłem widok od boku po prawej stronie. Takie włókna nazywamy amyloidami. Tak więc prion można nazwać podtypem amyloidu, który jest w stanie napędzać własną agregację i przekazywać się pomiędzy komórkami czy organizmami. Większość znanych prionów przybiera postać właśnie amyloidu. Jak wspomniałem, te długie, nierozgałęzione włókna, które na dodatek mogą przybierać nieco różne kształty, w zależności od ostatecznej konformacji włókna, będą one miały wpływ między innymi na infekcyjność czy zdolność do przekraczania bariery gatunkowej. Nasuwa się więc wniosek, że w samej strukturze amyloidu zapisana jest informacja biologiczna, czyli już nie w DNA, prawda? To jest ta alternatywa biologicznego zapisu informacji. Możliwe, że kojarzą Państwo termin amyloid w związku z całą grupą chorób, w których obserwuje się agregację białek pod postacią amyloidu. Ale zaznaczam, że nie są to choroby zakaźne. Jedyne podobieństwo pomiędzy chorobami takimi jak choroba Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona czy nawet cukrzycy a prionami jest obecność właśnie włókien amyloidowych. Ale jak mówiłem, prion jest podtypem włókien amyloidowych. Podobnie jak priony, nie wszystkie priony są negatywne, tak samo nie wszystkie amyloidy są złe. Znane są przykłady amyloidów, które pełnią funkcje fizjologiczne, na przykład w przechowywaniu hormonów, czy jako elementy strukturalne nici pajęczej. Po prostu te właściwości fizyczne, które wytrzymałość fizyczna tych wielkości nanowłókien, czyli amyloidów, przenoszą się na wytrzymałość między innymi nici pajęczej, jako tego już makroskopowego bytu. Od razu widać, że te wymienione tutaj funkcje związane są z właśnie tą wysoką wytrzymałością amyloidu, co czyni je bardzo ciekawymi do zastosowania w biotechnologii. Tutaj narysowałem taki schemat, w którym żółta flaga oznacza dowolną modyfikację białka, na przykład dodanie jakiejś domeny funkcyjnej. Ta z kolei metka może na przykład mieć właściwość wiązania specyficznego związków chemicznych. Może być całym enzymem, który zostaje podczas tworzenia takiego włókna amyloidowego, ta część enzymatyczna białka reprezentowana tutaj na przykład przez tę metkę, zostałaby skoncentrowana w jednym miejscu, tworząc takie centrum katalityczne. Ważnym jest fakt, że tylko część samego białka bierze udział w formowaniu włókna, natomiast pozostała część białka dalej może pełnić jakieś funkcje. Właśnie dlatego jest to tak użyteczne, formowanie amyloidu jako budowanie dalej struktury czy gromadzenie komponentów wokół siebie. Z amyloidów na dodatek w biotechnologii można zrobić na przykład aerożele. A jeżeli udekorujemy je z kolei złotem albo jakimś innym metalem, to możemy stworzyć aerożel, który będzie przewodzący, albo takie nanowielkości kable, tak? Czyli nanowires tak zwane.
Ale jaka jest w zasadzie różnica między amyloidem a prionem, tak na poziomie molekularnym? No to przede wszystkim w uproszczeniu można powiedzieć, że prion to wewnątrzkomórkowy podtyp amyloidu, który się dziedziczy. Kolejna różnica jest taka, że powstanie amyloidu często związane jest z uzyskaniem funkcji, czyli na przykład jak w tym wypadku produkowane jest białko, które jest jeszcze w formie rozpuszczalnej, wydostaje się z komórki, agreguje pod postacią amyloidu, który nabiera funkcji. Natomiast powstanie prionu często związane jest z utratą funkcji, czyli białko, które normalnie pełniło jakąś funkcję, jest to prawdą na przykład dla białka PRP, tego od choroby, które bierze udział prawdopodobnie w przekazywaniu sygnału w układzie nerwowym. Ale w momencie, kiedy ono, jedno z nich zmieni swoją konformację, zacznie wymuszać zmiany konformacji na innych kopiach, które miały jakąś rolę, zostaną one przytwierdzone do tego włókna i utracą te funkcje. Co więcej, to włókno później może przekazać się do następnej komórki, przez co wszystkie inne prawidłowe formy białka zostaną przemienione w tą formę na przykład nieaktywną. Co ważne, taka agregacja prionu w przeciwieństwie zazwyczaj do amyloidu jest odwracalna. Ona może pełnić rolę przełącznika molekularnego dzięki temu. Rozpuszczalne białko, proces włączony, zagregowane, proces wyłączony. Na dodatek te przemiany są znacznie szybsze niż uzyskiwanie mutacji, a później rewersja takiej mutacji. Także w ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z taką zmianą postrzegania prionów. Z rzadkich czynników infekcyjnych na często występujące białka pełniące bardzo różne funkcje. Tutaj wymieniłem już wcześniej omawiane właśnie molecular switch, czyli te przekaźniki, przełączniki molekularne. Amyloidy i priony związane są jeszcze z zachowaniem, z przejściem fazowym. To temat, który ostatnio jest bardzo głośny w literaturze. W związku z medycyną oczywiście są to choroby, ale również formowanie biofilmu, które ułatwia zakażanie bakteriami, czyli interakcje między bakterią a nosicielem. W nanotechnologii, tu wspominaliśmy o nanowires, ale przede wszystkim dlatego, że są stabilne i same się składają, tak? Czyli dodajemy te komponenty rozpuszczalne, a włókna samo już się buduje. W przypadku powstania życia istnieje nawet teoria amyloidowa początków życia. Wynika ona z tego, że amyloid jest w stanie samo się replikować. Bardzo użyteczna cecha, która wydaje nam się kluczowa przy początkach życia. Na dodatek wiele amyloidów można wybudować z bardzo krótkich peptydów, które są realistyczne prebiotycznie, to znaczy nie zostały utworzone przez organizmy żywe, tylko powstały spontanicznie z chemii obecnej w środowisku, na przykład na powierzchni mineralnej. W ewolucji mają oczywiście priony rolę poprzez dziedziczenie pozagenowe, jaką tą alternatywę do dziedziczenia genowego opartego o DNA, ale również widzimy po właściwościach prionów, które są poznane zwłaszcza u drożdży, że mają często właściwości adaptacyjne. No i są bardzo rozpowszechnione na drzewie życia. Mnie osobiście zaintrygowały te liczne właściwości prionów, które u swojej podstawy mają przecież bardzo prostą strukturę. No i postanowiłem sprawdzić, jak daleko w historii ewolucyjnej możemy znaleźć priony. Czy to możliwe, że priony towarzyszą organizmom żywym od samego początku? Przeglądając literaturę dowiedziałem się, że priony zostały do tej pory zweryfikowane u eukariontów i zaledwie dwóch bakterii. Pozostaje jeszcze trzecia gałąź życia, czyli archeony, u których priony zostały przewidziane metodami bioinformatycznymi, ale nie zostały jeszcze potwierdzone eksperymentalnie. Ponieważ odkryto tak niewiele prionów, to nie dało się chwilowo wyciągnąć wniosków dotyczących ich pokrewieństwa. Dlatego postanowiłem poszukać prionów właśnie w tej ostatniej domenie życia, nieprzebadanej pod kątem prionów, czyli u archeonów. I tak moje pomysły znalazły zainteresowanie u biologa ewolucyjnego Lynn Rothschild, która została moją szefową w NASA. W naszych doświadczeniach, które prowadziliśmy przez ostatnie 3 lata, wykazaliśmy
po raz pierwszy obecność białek o właściwościach prionowych w domenie archeonów i tym samym dopełniający obraz rozkładu prionów w obrębie głównych gałęzi drzewa ewolucyjnego, sugerujące, że być może istnieje ciągłość pomiędzy pierwszymi abiotycznymi amyloidami a współczesnymi prionami pełniącymi funkcję nadrzędnych regulatorów licznych procesów biochemicznych, no i niestety czasami przyczyniających się do stanów patologicznych, takich jak choroby prionowe u ludzi. Tutaj kończę opis moich ostatnich badań i wspomnę jednocześnie, że obecnie piszę grant na finansowanie badań nad prionami na orbicie okołoziemskiej, a to dlatego, że naukowcy z JAXA, czyli japońskiej Agencji Kosmicznej, wykazali niedawno, że w warunkach zmniejszonej grawitacji powstaje jeszcze więcej szczepów amyloidowych, jeszcze więcej możliwości strukturalnych amyloidów, a wiemy już przecież, że struktura wpływa na funkcję, co może mieć konsekwencje biologiczne dla organizmów przebywających w zmniejszonym ciążeniu. W ten sposób zakończyliśmy tę prionową część wykładu, a pozostały czas poświęcę na przegląd innych badań, jakie prowadzimy w laboratorium Len Rothschild. Laboratorium, które nazywane jest Laboratorium Biologii Syntetycznej, które w dużej części zahacza również o tematy związane z powstaniem życia. No i tutaj wymieniam właśnie listę ostatnich projektów. Przede wszystkim wspomniana wcześniej misja satelitarna PowerCell, która miała wykazać, że produkcja białek na orbicie może się odbywać. Jest to platforma biotechnologiczna, która może być wykorzystywana na orbicie okołoziemskiej czy w przestrzeni kosmicznej, w drodze na Marsa chociażby. Kolejnym bardzo dużym projektem, którego jesteśmy tylko częścią, to jest tak zwany projekt Build a Cell, czyli budowa komórki od podstaw. Budując taką komórkę, mamy pełną kontrolę nad tym, co w niej się znajduje. Rozumiemy ten system, czyli to, co lubią chemicy, znać każdy komponent systemu, nad którym pracują. Microarchitecture, o tym opowiem troszkę więcej, to wykorzystanie plechy grzybni do budowy struktur na Marsie. Dosyć szalony pomysł. Astropharmacy z kolei to produkcja leków na żądanie. To też jeszcze troszeczkę rozwinę. Biomining to jest tak zwane ługowanie biologiczne, czyli wykorzystanie bakterii do pozyskiwania metali, no idealnie na przykład na asteroidzie, czyli wysyłamy jakąś misję, tam ląduje specjalna aparatura, eksponuje ją na działanie bakterii, które wydobywają drogocenne metale. Nanowires, czyli właśnie budowanie takich mikrowłókien, które przewodzą i to może być na bazie prionów, jak wspomniałem, ale duża część naszej grupy zajmuje się takimi nanowłóknami w oparciu o DNA. Z kolei część laborantów zajmuje się modyfikowaniem metabolizmów mikroorganizmów, tak żeby produkowały różne materiały, na przykład plastik, czy kolega produkował jakiś czas temu, nie produkował, ale starał się stworzyć bakterie, które produkowałyby Kevlar. Algi, czyli biopaliwa. No i ostatni temat to właśnie związany z Origin of Life, coś czym ja planuję się zajmować w najbliższym czasie, czyli w obrębie liposomów będę, liposomy to takie pęcherzyki tłuszczu, które przypominają nieco błonę komórkową i w nich będę produkował prebiotycznie istotne amyloidy, to znaczy tak krótkie peptydy, które mogły tworzyć się same, po to, żeby sprawdzić, jaka część z nich będzie w stanie tworzyć amyloid, żeby jakby pokazać, że amyloidy są istotne z punktu widzenia nawet powstania życia. Przejdę teraz do omówienia tych dwóch projektów, w których zaangażowany byłem w większym stopniu, czyli Microarchitecture od Myco, czyli Mycelium i Astropharmacy. Więc tak. Przede wszystkim wszystko sprowadza się do pieniędzy, a mianowicie, żeby wysłać 1 kilogram na Marsa, trzeba zapłacić prawie 3 miliardy dolarów. Żeby obciąć ten koszt, planuje się wykorzystanie technologii opartej na
na surowcach in situ, czyli na tym, co możemy znaleźć na miejscu i z czego budować. A takim najbardziej ekstremalną formą tego działania jest zastosowanie organizmów żywych, gdzie bierzemy je ze sobą, one wykorzystując zasoby już na miejscu, na jakiejś planecie, zaczynają budować swoją biomasę i w ten sposób odciążają nas technologicznie. I w ten sposób doszliśmy do pomysłu, żeby zaproponować wykorzystanie grzybni jako budulca oraz spoiwa i zademonstrowaliśmy szereg zastosowań. Udało nam się zbudować liczne cegły oraz pracowaliśmy nad konstruktami genetycznymi, które dałyby tej grzybni dodatkowe funkcje, na przykład wiązania jakichś metali, wiązania chityny, jak na przykład żeśmy robili, żeby stworzyć taki specyficzny klej do grzybni. Ostatecznie grzyby miałyby budować swoją biomasę, żywiąc się sinicami, które z kolei asymilowałyby dwutlenek węgla z atmosfery Marsa. Czyli ten system w idealnej formie byłby dość samowystarczalny. Kolejnym odważnym, ale już może trochę bardziej przyziemnym projektem jest produkcja leków na żądanie, czyli astropharmacy. W tym projekcie zakładamy, że produkcja odbywałaby się w systemie mikrokapilarnym, zakładając, że astronauci mieliby na przykład na Marsie syntetyzator DNA, wystarczyłoby im wówczas wysłać e-mailem sekwencję biofarmaceutyku, czyli zapisany kod genetyczny takiego białka leku, białkowego leku, a system ekspresji białek wysuszony w tym systemie mikrofluidycznym na tym chipie produkowałby dany lek. No i ta technologia ma oczywiście zastosowania ziemskie, rozwiązałoby problem między innymi z przechowywaniem leków, ponieważ nie istniałby ten lek, dopóki byśmy go nie wyprodukowali. Na zakończenie chciałbym jeszcze poinformować Państwa, że od zeszłego roku zaczęliśmy organizować polską społeczność naukową zainteresowaną astrobiologią pod postacią towarzystwa, w ramach którego prowadzimy inicjatywy naukowe i edukacyjne. Zapraszam zatem na naszą stronę astrobio.pl i na naszego Facebooka. Link do Facebooka znajdziecie na stronie, albo wystarczy wyszukać Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Organizujemy liczne dyskusje, wywiady, dyskusje plenarne. Jesteśmy w trakcie pracy nad pierwszą polską konferencją astrobiologiczną. I tym samym bardzo chciałem Państwu podziękować za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z Kalifornii i życzę miłego dnia, miłego wieczoru. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości.